witamy w dzisiejszym odcinku. Będziemy dzisiaj modyfikować kombajn Fenda 9470X. Jesteśmy na gospodarstwie u pana Jakuba. Kombajn ma w podstawie 495 koni, także gorąco zachęcamy do obejrzenia całego odcinka i zweryfikowania, jaki będzie wynik na tym kombajnie po wykonanej modyfikacji. Pamiętajcie o jednym, wykonując modyfikację w firmie AgroEco Power, pierwsze co otrzymujecie, darmowy test, czyli technik przyjeżdża, wykonuje Wam całą procedurę wykonania modyfikacji. Po tym wszystkim otrzymujecie formę testu, gdzie możecie na własnym gospodarstwie, polu, w pracach polowych wytestować swoją maszynę, jak ona funkcjonuje i jaką macie z tego ekonomikę i co Wam to dorzuca korzyści. Kolejny temat, oczywiście wsparcie techniczne. Polega to na tym, że jeżeli jesteśmy u Was na wykonywanej modyfikacji danej maszyny, po jakimś okresie czasu zostanie ona utracona poprzez prowadzony program naprawczy przez serwis, resetowanie sterownika bądź też aktualizację jego przez jakiekolwiek inną jednostkę serwisową, przyjedziemy do Was nieodpłatnie. Nie zapłacicie ani za czas pracy, ani za dojazd technika. To macie w pakiecie. Oczywiście to, co jeszcze oferujemy, to jest system gwarancyjny na jednostkę, którą dokonujemy modyfikacji, czyli ECU, macie 2 lata gwarancji. Kolejnym tematem oczywiście zmniejszone zużycie spalania, ale uwaga na to, że główne czynniki to noga operatora, jak i warunki pogodowe czy też glebowe. To są wartości, które też przyczyniają się do tego, aby odpowiednie wartości paliwa były zmniejszone przy Waszej maszynie. Przystępujemy do odczytania oprogramowania w tym ECU, które jest zawarte w kombajnie, w którym to się znajdujemy. Po czym wyślemy je do naszych programistów do bazy w Czechach. Będziemy oczekiwać na zwrotkę, a w międzyczasie podstawia nam się już John Deere 6195M, w którym to też dokonamy modyfikacji. Tak więc zapraszamy na dalszą część. Witam serdecznie. Znajdujemy się w miejscowości Budzyń, gmina Budzyń, powiat chodziecki, Wielkopolska. Gospodarstwo moje zajmuje się produkcją roślinno-zwierzęcą. Wielkość gospodarstwa 100 hektarów. Trzoda, opasy. Posiadam ciągnik marki John Deere M6195. Jesteśmy w trakcie sprawdzenia oryginalnej mocy i spróbowania zwiększenia mocy, żeby wypróbować, czy faktycznie w polu fizycznie jest ta moc zwiększona ciągnika. Również jestem ciekawy, czy ze wzrostem mocy, tak jak tutaj firma obiecuje, jest też spadek zużycia paliwa. Podsumowując, Fenda 9470 dostarczono 50 koni, czyli obecnie mamy 545 plus 200 Nm na górę. W związku z tym modyfikację zostawiamy panu Jakubowi w tym gospodarstwie na testy, żeby mógł pojeździć. Zobaczymy, jak będzie sobie radził w polach, a w międzyczasie podejrzymy, jak nasz technik dalej dokończa John Deere 6195M. Jesteśmy już po pomiarze kontrolnym, weryfikującym stan oryginalny. Także John Deere 6195M pokazał nam 200 koni i 856 Nm. Także bardzo dobry wynik. Przystępujemy do dalszych prac. Będziemy ściągać oprogramowanie, wysyłać do głównego oddziału, gdzie programiści się tym zajmą, odeślą nam z powrotem i wykonamy kolejny pomiar weryfikujący. Otrzymaliśmy już program od naszych programistów w głównym oddziale. Nasz technik właśnie wprowadza go do jednostki ECU. Za chwilkę będziemy dokonywać pomiaru weryfikacyjnego i zobaczymy, jaki jest przyrost mocy w tym John Deere. Hamownia właśnie się uruchamia. Będziemy kalibrować ilość obrotów i przystępujemy do pomiaru po wykonanej już modyfikacji. Osiągnięty wynik naszego John Deere 195M to 28 koni i 120 momentu obrotowego. W związku z tym końcowy wynik to jest 228 koni i 974 Nm. W Budzyniu na dzisiaj nasza przygoda dobiega końca. John Deere wykonany, Fendt również, dwie modyfikacje zostawiamy w testy. Jedziemy dalej i zachęcamy do śledzenia naszych dalszych filmików.
Cześć.